Czy mam patrzeć na ciebie, jak odpowiadam? Kurde, fajne macie te pytania. Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na wywiad, nie na serio. Z kim znanym chciałbyś zatrzasnąć się w windzie? Z Fergie z Black Eyed Peas. Kto według ciebie jest najsilniejszy z polskich pływaków? Dobre pytanie, ciężko powiedzieć. Myślę, że w niektórych ruchach i bojach ja jestem najsilniejszy. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na jedzenie oraz na paliwo. Cofnąłeś się w czasie o 10 lat. Jaką dałbyś sobie jedną sportową wskazówkę? Skupić się bardziej na technice oraz zacząć wcześniej trenować na siłowni. Formuła 1 czy rajdy? Formuła 1. Rywal lub wyścig, który najbardziej zapadł tobie w pamięci? Fajny był wyścig teraz na setkę klasycznym na zimowych mistrzostwach Polski z Rafałem. Superman czy Batman? Batman. Wygrana, przy której miałeś najwyższe tętno? Może nie wygrana, ale brązowy medal na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich. Jakim zwierzęciem chciałbyś zostać w następnym wcieleniu? Rekinem. Pizza czy makarony? Na co dzień makarony, ale generalnie wolę pizzę, tak? Ulubiona potrawa? Kurito. Przegrana, o której nigdy nie zapomnisz? Na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2018 na 50 metrów klasycznym wskoczyłem, ręce mi się rozeszły, także miałem szansę na medal, ponieważ na setkę i dwusetkę zdobyłem, no więc myślę, że to była taka dosyć bolesna przegrana. Jakie jest twoje hobby? Oprócz pływania lubię grać w szachy. Ukryta prawda czy trudne sprawy? Ukryta prawda, mniej sztuczna. Ile najwięcej przepłynąłeś jednego dnia? Myślę, że około 14-15 km, ale nie pływam tak na co dzień. Jaki przebój najbardziej cię denerwuje? Ciężko powiedzieć. Myślę, że każdy, który jest non-stop puszczany w radiu. Tymek. Jestem poza kontrolą, zabrać nic już mi nie mogę. Ile najwięcej skróciłeś sobie na treningu podczas nieobecności trenera? Czasem zdarzy się skrócić jak w jakichś powiedzmy krytycznych momentach. Ile najwięcej? Szczerze mówiąc nie wiem. Jakoś mało na pewno. Po jakim trunku najlepiej się imprezuje? Po napalmie. Kraj, który zrobił na tobie największe wrażenie? Buenos Aires. Czekaj, kraj, co ja gadam? To jest miasto. Argentyna. Sportowy wzór? No, na pewno wzorem jest Adam Peaty, aczkolwiek staram się nie patrzeć dokładnie, co on robi, i iść swoją ścieżką. Pływaczka, w której kochałeś się za młodu? Zuzanna Jakabosz. Znasz? Jakby wiesz, Fajna jest, fajna. Ulubiony kanał na YouTubie? Lubię oglądać vlogi Cody'ego Millera, pływackie. Humanista czy matematyk? Zdecydowanie matematyk, ścisły umysł. Pierwiastek czwartego stopnia z 81. 3. Jakie plany na 2021 rok? Dać siebie wszystko na kwalifikacjach do Tokio.